Po długiej przerwie, po długim oczekiwaniu na zakończenie pojedynku grupowego przez Pawła Szewsa, możemy w końcu przejść do jego starcia z Jakubem Zadrużyńskim. Tak więc kolejny mecz pierwszej ligi przed nami i serwuje Jakub Zadrużyński. Och, i widzimy już od razu efektownie ruszył do akcji Jakub, no i piłka powędrowała poza siatkę po tym smeczu. Także od razu udał się na przebieżkę. I Jakub chyba niepocieszony do końca, że niepotrzebnie aż tak tutaj chciał efektownie wykończyć tę wymianę. No ale punkt jest. No a teraz drobna przebieżka. I zaraz piłka powinna zostać odnaleziona. Tak więc no właśnie to przedłużające się poprzednie starcie Pawła Szewsa spowodowało, że tutaj na korcie telewizyjnym taka długa przerwa nastąpiła, ale już teraz ta ciągłość powinna zostać zachowana, bo jednak przez to opóźnienie tutaj na korcie telewizyjnym te kolejne mecze raczej już powinny być rozgrywane nieco bardziej w tempie, no bo teraz tak naprawdę na ten kort TV będzie tutaj wyczekiwanie. I udało się znaleźć piłeczkę, to najważniejsze. Także za moment wracamy do dalszej rywalizacji w tym spotkaniu. Bardzo jestem ciekaw tego starcia. Tutaj Paweł w rozmowie z Jakubem przed spotkaniem opowiadał, że śledził bacznie przez jakieś pół godziny jakieś urywki ze spotkań dotychczasowych Jakuba Zadrużyńskiego. No i Paweł będzie chciał wykorzystywać jakieś takie niuanse, które wypaczył, jakieś słabsze punkty po stronie Jakuba. Tak więc no będziemy przyglądać się temu, co nas czeka tutaj dalej w tym spotkaniu. Puścił piłkę Jakub i krzyknął out. Bardzo taki charakterystyczny ruch przy serwisie ze strony Jakuba. No takie odwzorowanie wręcz tego, co prezentuje przed serwisem John Isner. Jeszcze nie ma końca tego gema. Och, gdzieś tam o linię zahaczyła ewidentnie ta piłka, dropshocik. Dochodzi jeszcze Paweł, ale nie był w stanie odegrać tej piłki. A zatem jest punkt na koncie Jakuba. Decydujący punkt. Zobaczymy, co wybierze Jakub. Szuka umięcia tutaj Paweł Szewc.
ale zupełnie się to nie udało, a więc 1-0. Już wyrównany pierwszy gem na dzień dobry wędruje na konto Jakuba Zadrużyńskiego. Drugi gem. Teraz sprawdzimy, jak sobie radzi przy serwisie Paweł Szewc. Oj, piękny był ten drop shot. Zobaczę na powtórce, koniecznie. O, teraz. No, naprawdę z tego punktu na korcie tak precyzyjnie zagrać, to jest duża sztuka, duże brawa. Od razu przypomniała mi się sytuacja z meczu Carlosa Alcaraza z Tomim Polem, gdzie podczas rozgrzewki Tommy Paul właśnie ustrzelił sędziego stołkowego i tutaj gdyby taki sędzia stołkowy siedział, no to mógłby zostać ustrzelony. No ale został ustrzelony tylko i wyłącznie parasol. Próbował zagrać drop shota teraz Jakub, ale zupełnie to nie wyszło. Zatrzymała się piłka na taśmie po tym zagraniu Jakuba, a więc 1-1. Panowie utrzymali swoje podania. No i teraz wracamy do serwisu Jakuba Zadrużyńskiego. I
dobry return, ale bardzo czujny był w tej akcji Jakub Zadrużyński. Widzimy, że próbuje takim pójściem w kierunku siatki wymuszać takie agresywniejsze zagrania ze strony Pawła, które gdzieś powodują, że musi szukać minięcia. Zerwany ten atak, a wypracował sobie przewagę serwisem. Nie wiem, czy Państwo słyszeli te okrzyki, ale zakładam, że tak. A jeśli Państwo słyszeli te okrzyki i wiedzą, o co chodzi, no to domyślają się, że gdzieś tam już w pobliżu kortów znajduje się Rafał Lejk. Pobudza się Jakub, no a zaraz tutaj jeszcze dojdzie doping. Czterdzieści, 30 dla serwującego. Potężna ekipa Lufa Teamu melduje się już na obiekcie. Tak, że zaraz tutaj się będzie działo już na całego. Ale tymczasem skupmy się, bo ważny moment tego trzeciego gema. Drop shot, ale to jest coś, co na razie nie funkcjonuje do końca. Decydujący punkt po raz kolejny przy gemie Jakuba nam się pojawia. No to patrzmy, co się wydarzy. Jeszcze jeden raz próbował agresywnie zagrać przy decydującym punkcie Paweł Szewc i znowu to się nie popłaciło. 2-1 zatem dla Jakuba. Na razie te decydujące punkty wędrują na jego konto. Czwarty gem, serwis po stronie Pawła Szewca na razie bez przełamań w tym spotkaniu fazy grupowej pierwszej ligi. Pierdolę, się zaraz błędę.
Dociska, dociska teraz Paweł. Paweł wygrał pierwsze spotkanie z Mariuszem Kozińskim 4-3-4-1, więc tutaj no, jeśli Paweł wygrałby jeszcze to starcie, no, wówczas miałby już zagwarantowane pierwsze miejsce w grupie D. Ale do tego daleka droga. No, robi się ciekawie. Po 30 w tym gemie. No, ważny moment. Bez wątpienia. Tutaj jednak przewaga gemowa po stronie Jakuba Zadrużyńskiego, a zbliżamy się jednak już w kierunku tych decydujących fragmentów pierwszej partii, ale teraz Paweł doskonale zagrywa. Jakub odpuścił sobie już nawet ruszenie się w kierunku tej piłki. Kurwa, no przecież to nie można. Po dwa. A zatem na razie trzymamy swoje podanie. Na razie jakoś taki troszkę nieskoncentrowany się wydaje Jakub Zadrużyński. Momentami brakuje tej odpowiedniej koncentracji. Ale przy tej siatce potrafi doskonale operować. To jest gdzieś ta przestrzeń, którą wykorzystuje w swoich zagraniach. Szuka tych punktów, gdzieś próbuje mijać Paweł Szewc. No ale albo kończy się to punktem wygranym bezpośrednio przez Jakuba, albo tak jak przed momentem Paweł trafia w siatkę. Dobry serwis do środka. No i za moment może być najłatwiej wygrany gem serwisowy w tym spotkaniu przez Jakuba, bo dotychczasowe jego dwa gemy kończyły się decydującą piłką. Teraz może tego uniknąć. No doczekał się w końcu Paweł takiego punktu, gdzie mija rywala. Dobra piłka, dobra piłka, trafił Jakub, a więc jest 3-2 dla niego, no i gwarantuje sobie już co najmniej tiebreak w tej pierwszej partii. No, ten tiebreak będzie walczył za moment Paweł Szewc.
Patrzy ty. Zaczynamy. Szósty gem pierwszej partii. Jezu! Nie najlepiej to się rozpoczyna dla Pawła. No teraz zaczyna się taka mentalna batalia w głowie. Ma gdzieś z tyłu głowy, że no, to jest gem, który musi wygrać, bo inaczej jeśli go przegra, no to zakończy się już ta pierwsza partia. No a Jakub będzie tutaj czekał na swoje okazje. Wyrzuca Kuba. No, panowie walczą teraz z takimi swoimi problemami gdzieś. No ta pomaga, ta pogoda na pewno nie pomaga. Jeśli 15 z perspektywy Jakuba w tym gemie. Dwie piłki od seta jest w tym momencie. Świetnie trafił serwisem, ale nie poszło za tym następne zagranie. I są piłki setowe dla Jakuba. 15-43 szanse ma na to, żeby zakończyć pierwszą partię w tym momencie Jakub Zadrużyński. Nie było do tej pory jeszcze przełamań w tym meczu. A teraz jest dobra piłka. I koniec pierwszej partii. 4-2 dla Jakuba Zadrużyńskiego, a więc ostatni gem zadecydował o wszystkim w tym pierwszym secie. Chwila przerwy i za moment druga partia tego spotkania. Wy Państwo tutaj macie okazję zobaczyć plan gier na dzisiaj. No i mamy już lekkie opóźnienie, a to wszystko spowodowane tym, że długi mecz rozgrywali ze sobą Paweł Szewc i Mariusz Koziński. No i teraz po tym spotkaniu Pawła Szewca z Jakubem Zadrużyńskim będziemy oglądać mecz Rafała Lejka z Jakubem Murkiem, ale najpierw tutaj co najmniej jeszcze jeden set zobaczymy w tym pojedynku. Thank you.
Pozdrowienia dla Poznański Rabi Tenis i dla Michała Płacza. O, dobra. Gramy. Rozpoczął się drugi set. My tutaj żeśmy lekko przysnęli, ale już wszystko Państwo widzicie. W każdym razie pierwszy punkt powędrował na konto Pawła Szewca. Ależ się wyratował w tej akcji przed momentem Jakub Zadrużyński i warto było, bo to Paweł popełnia błąd. No i zamiast 0,30 jest po 15. Do 30 teraz. Cały czas gdzieś próbuje się zmotywować do walki Jakub. No, Paweł też na pewno czuje szansę, wie, że takie przełamanie na dzień dobry w tej drugiej partii byłoby czymś idealnym. To byłby taki powód do lekkiego uspokojenia, takiej przewagi psychologicznej. Podwójny błąd, no są trzy szanse na to, żeby w końcu dobrać się do serwisu Jakuba. No ta przerwa między setami chwilę potrwała. To też mogło gdzieś wytrącić z tej takiej koncentracji. Proszę bardzo, jest przełamanie, jest gem. No i są emocje. Emocje i to niekoniecznie pozytywne. No. Także jestem ciekaw, co tu dalej będzie się działo w tym drugim secie. No to patrzymy, czy uda się wyjść na dwa gemy przewagi. Pawłowi w tym drugim secie. No byłaby to już solidna zaliczka, ale Jakub Zadrużyński już wie, jak to jest przełamać serwis Pawła. Panowie już po jednym razie w tym meczu dokonywali tego. Nie wiem, jakieś takie dziwne przeczucie miałem, że to się może tak skończyć. Bo to są takie naprawdę bardzo podchwytliwe piłki, które trzeba zagrać naprawdę idealnie. Wydaje się, że to jest wszystko już takie bardzo proste, że już ten punkt jest tuż, tuż. No, a tu jednak trzeba to dopieścić i proszę bardzo. Idzie za tym kolejny błąd. No nie ma co ukrywać, że na razie tutaj panowie troszkę walczą z samymi sobą, fragmentami w tym meczu. No i przez to tak to się różnie układa. Od razu agresywnego rozwiązania Jakub. Czy to było konieczne? No, patrząc po efekcie końcowym, można stwierdzić, że nie. No, ale
podjął to ryzyko Jakub, no i 15 do 30 z perspektywy serwującego. Przeczyszczona linia, aż pojawił się taki biały punkt nagle tam gdzieś w oddali naszego stanowiska komentatorskiego, a więc są trzy szanse na to, żeby doprowadzić do stanu wyrównania w drugim secie. Narzeka na ten pierwszy swój serwis Paweł. No, tak dobrze panom szło na początku utrzymywanie własnych podań, a teraz zaczynają się z tym problemy. Próbuje się pobudzić Jakub, bo wie, że tutaj trzeba brać pierwszą możliwą szansę na to, żeby odrobić straty. Nie ma co zwlekać, bo potem może nagle ten game się odwrócić na konto rywala. No i proszę, już jest decydujący punkt. I za moment albo 2 do 0, albo 1 do 1. Jest dosyć miękko też na tym korcie. Wszyscy na przykład, jak dobrze się zagra skrót, to te piłki dosyć mocno siadają. No i też jak odbijają się nieraz te piłki, to ten kozioł potrafi być nieco inny. Trzeba też umieć dostosować się właśnie do tych panujących warunków na tym korcie. Podwójny błąd serwisowy. No, zacytowałbym teraz Pawła, ale no niestety użył też niecenzuralnego słowa. No w każdym razie jest po jeden. Ale te słowa mogę mniej więcej powiedzieć, czego dotyczyły, a dotyczyły tego, że trzecia złota piłka została przez niego przegrana. No a tutaj dosłownie na własne życzenie, bo przez podwójny błąd serwisowy wydawało się, że może się wyratować w tym gemie, ale ostatecznie jednak ten trzeci breakpoint już nie został obroniony. No ale widzimy, że to w dwie strony idą te błędy. Trzymaj, trzymaj! Skup się! Dawaj, 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 dawaj. Twoje. Myślę, że sami państwo widzą, jaki jest obraz tego meczu, że tutaj jest taka walka gdzieś z własnymi słabościami po obu stronach. I jeden i drugi zawodnik gdzieś szuka swoich szans na to, żeby tutaj troszkę gdzieś się pobudzić. Nie ma za dużo winnerów w tym spotkaniu. Sporo piłek albo wędruje gdzieś na aucie, albo zostaje w siatce.
złapał w drodze do siatki Paweł swojego rywala. Decydująca piłka. Czwarta w tym spotkaniu. Jak dobrze kojarzę. Dotychczas te złote piłki padały łupem Jakuba. No i jest to przełamanie tego. Tego, że tutaj te decydujące punkty dotychczas wchodziły gdzieś na konto Jakuba Zadrużyńskiego. Teraz sytuacja się odwróciła. Paweł Szewc wychodzi na prowadzenie. Kolejne przełamanie z rzędu mamy w tym spotkaniu. Jak na początku panowie utrzymywali swój serwis przez pierwsze 5 gemów, tak teraz już czwarty gem z rzędu mamy przełamanie. Zobaczymy, czy ta pasa przełamania nie zostanie przedłużona o kolejnego gema, czy uda się Pawłowi po raz pierwszy wyjść na 2 gemy przewagi w tym spotkaniu. Jeszcze wpada ta piłka w kort. Dobry. I proszę bardzo. Warto było walczyć. Która to już wymiana taka wygrana przez Jakuba, gdzie on walczy do samego końca o to, żeby wydostać się z trudnej sytuacji. Potem nagle Paweł popełnia błąd. No duże brawo tutaj za determinację. No właśnie to jest ciekawe, bo to już któraś taka wymiana, gdzie Jakub potrafi z takiej trudnej sytuacji wyjść i wygrać punkt, a w wielu prostszych sytuacjach przytrafiają się błędy. Więc jest taka pewna nieregularność w tym wszystkim. Tak, teraz, no to też tutaj trzeba docenić dobry serwis Pawła, taki na ciało. Tutaj próbował obchodzić gdzieś stronę backhandową Jakub, no ale nie udało się to. Pobudza się jak może Jakub do walki. No kolejna taka wymiana na styk wygrana przez Jakuba. 15 do 30 z perspektywy serwującego. No a Paweł z kolei bardzo mocno irytuje się tym, że nie może trafić pierwszym podaniem.
No uwaga, bo to jest groźny moment. Niesamowicie to wyciągnął teraz Jakub, no fenomenalna defensywa, no zobaczmy, tu już byłem pod wrażeniem, że on jeszcze złapał tę piłkę, a tutaj jak się wyciągnął, jak zgasił. Niesamowite, no ma tutaj naprawdę ogromny potencjał. W tej defensywie Jakub, ta ofiarność, no i też przy okazji efektowność, bo to wszystko naprawdę dobrze się ogląda, takie wymiany, jeśli serwują nam zawodnicy. Więc no liczymy, że jeszcze więcej takich wymian zobaczymy, czy to w tym meczu, ale także w następnych spotkaniach. I mamy przełamanie powrotne, a zatem jest 2-2. Ciąg dalszy przełamań w tej drugiej partii. No i zobaczymy, czy uda się komuś utrzymać swój serwis. Próbował znowu zwabić się dropshotem Paweł swojego rywala gdzieś w kierunku siatki. No ale teraz widać, że Jakub zdeterminowany będzie chciał tutaj za wszelką cenę utrzymać swoje podanie. Powtórka pierwszego podania. Dotknięta siatka przy serwisie. Ostatnie momenty zdecydowanie na konto Jakuba. Trzyma piłkę w korcie. Chytre, chytre to są zagrania. No i proszę. No i właśnie tutaj teraz taka mądrość zastosowana przez Jakuba popłaciła. Granie takich spokojnych piłek, wyczekiwanie na błąd rywala. As serwisowy. W tak efektownym stylu zakończył tego gema Jakub Zadrużyński. No, po tej niemocy serwisowej w drugim secie teraz gem wygrany. Bardzo, bardzo pewnie przez Jakuba. No i za moment Paweł musi się ratować przed przegraną. Jakub Zadrożyński tutaj w drodze na 6. gema drugiego seta poprosił mnie, żeby przekazać
pozdrowienia dla Łososia z Krakowa, więc pozdrawiamy osobę o tym pseudonimie, być może nazwisku. A Przemysław, nasz realizator, prosi o pozdrowienia dla Krzysztofa Ryby z Tarnobrzegu. Tak więc kącik pozdrowieniowy za nami. No i teraz przechodzimy do walki w szóstym gemie. I dobrze rozpoczyna tę walkę Paweł Szewc. No to jest dla niego moment prawdy. Po tym lepszym okresie w wykonaniu Jakuba Zadrużyńskiego teraz. No gem, który koniecznie musi Paweł wygrać, żeby pozostać jeszcze w meczu. Głęboki return. Myślę, że to było kluczem. Widzieliśmy, że musiał troszkę odskoczyć od tej piłki Paweł i potem jakby już zabrakło takiej mocy, żeby przedostała się jeszcze piłka na drugą stronę. No i jest po 15. No można by było zrobić kompilację z takich różnych tekstów, jakie padają tutaj z tego spotkania. No część by trzeba było wypikać, bo padają tam też niecenzuralne słowa, no ale bardzo tutaj narzeka Paweł na swój pierwszy serwis. Doskonale! Zobaczmy sobie na powtórce, jak zagrał tego skróta prosto z returnu. Jakub Zadrużyński, on też był ustawiony głęboko w korcie. 15-32 piłki od wygrania spotkania jest Jakub Zadrużyński. Oj, przeczyszczona mam wrażenie teraz linia. Po 30 przeprosił jeszcze Paweł. No to za moment albo szansa, dwie szanse na 3-3, albo dwie szanse na zakończenie spotkania. Dobry serwis, cięty na zewnątrz. I będą dwie szanse na tiebreak. No tutaj byłem przekonany, że będzie zdecydowanie lepsze to odegranie ze strony Pawła Szewca. Nic takiego jednak nie miało miejsca i tymczasem mamy piłkę meczową. A jednocześnie jest to też szansa na tiebreak. Decydujący punkt. Większość tych decydujących punktów w tym meczu wędrowała na konto Jakuba. Jak będzie tym razem? No brakuje jedynki. Zobaczmy, gdzie jest Jakub Zadrużyński, ależ tutaj wymusił presję, mam wrażenie, tym ustawieniem i dał się nabrać na to, a więc 4-2, 4-2, Jakub Zadrużyński wygrywa z Pawłem Szewcem. Gratulacje dla Jakuba za zwycięstwo, jest wygrana w pierwszym meczu, chociaż nie był to łatwy bój na pewno, ale jest wygrana.